Myślę, że największym wyzwaniem dla, nie tylko dla samorządu województwa podkarpackiego, ale dla wszystkich regionów w Polsce jest brak stabilizacji politycznej. To, że zmieniają się, no, to jest oczywiście wpisane w system demokratyczny, w to, że mamy co jakiś czas wybory samorządowe i ta ciągłość nie może być w 100% zachowana. To na pewno powoduje, że ci, którzy strategię przyjmują, ale akceptują do realizacji, jak już odchodzą, to ich następcy nie zawsze są przekonani, że to był właściwy kierunek. Myślę, że w przypadku strategii Podkarpacia nie było tak źle, to znaczy mimo, że mam już trzeciego marszałka od czasu przyjęcia tej strategii i rozpoczęcia jej wdrażania, większość założeń jest realizowana i mamy też zbadane rzetelnie efekty tej strategii. Dzisiaj na kongresie ogłaszamy wyniki badania, które pokazuje, że w obszarze zwłaszcza gospodarczym zanotowaliśmy duży progres. Przesunęliśmy się także z pozycji województwa gospodarczo niezaawansowanego, tak bym powiedział delikatnie, do regionu, którego atrakcyjność gospodarcza jest już doceniana. Cały czas jeszcze ścigamy czołówkę, ale myślę, że kolejne kilka lat, zwłaszcza, że będą na to spore środki unijne, żeby tą promocję gospodarczą zdynamizować, pozwoli nam jeszcze przesunąć się na tej osi, nie tracąc, i to jest bardzo ważne, nie tracąc naszych atutów, które posiadamy, można powiedzieć, generycznie, czyli bogactwa przyrody, natury, czystości, dzikości, jak niektórzy nawet mówią, Bieszczadów, które są jedną z nielicznych marek spontanicznie kojarzonych przez respondentów w badaniu i wymienianych. I tego, bo w tym obszarze chcemy pozostać tak atrakcyjni, jak byliśmy. Przez te 5 lat się to udało, czyli coraz więcej gospodarki bez straty dla wizerunku miejsca wyjątkowo atrakcyjnego dla turystów i ludzi szukających czystości, szukających ekologii, szukających przyrody.